Dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętej siostry Faustyny 4 października o godzinie 8.10 rano do Pana odszedł moderator generalny Cichych Pracowników Krzyża, ksiądz Janusz Marski. Ksiądz Janusz był związany z polskim domem tu w cieniu kolegiaty, Dom Uzdrowienia Chorych im. Jana Pawła II wraz ze swoją siostrą Małgorzatą i siostrami, z którymi dzierżył wspólny los życia konsekrowanego właściwie przez wiele lat. Nie tylko, że budował ten dom, ale także tu pokazywał charyzmat błogosławionego ludzi Nowarezy, którego zresztą znał osobiście, bo przyjmował go do nowicjatu. Właściwie wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni, że choroba, która w jakiś sposób ciągle towarzyszyła mu, ale ujawniła się w takich straszliwych skutkach w tych właściwie ostatnich tygodniach, a nawet powiedziałbym dniach, i to spowodowało, że po prostu kiedy rozmawialiśmy z nim chociażby w pierwszy piątek miesiąca i pytaliśmy, czy chociaż trochę jest lepiej, okazuje się, że nie było oczka do góry, tylko było oczko w dół. I to spowodowało właśnie tę śmierć. Jest to szok dla wszystkich, którzy znali księdza Janusza i przede wszystkim jego wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, Centrum Ochotników Cierpienia, zarówno we Włoszech, jak i w Polsce, ale także przyjaciół księży, z którymi miał liczne kontakty. Ksiądz Janusz odwiedzał różne wspólnoty w całej Polsce. Ci pracownicy Krzyża wprawdzie są w Głogowie, ale Centrum Ochotników Cierpienia to przecież oddziały i na Mazurach, i w Gdańsku, i na Śląsku. Możemy powiedzieć, że odchodzi człowiek, który jakoś spajał, moderował ten charyzmat błogosławionego Luigi Novarese, który uważał, że cierpienie nie może być zmarnowane, że musi być przeżyte i że najlepiej, kiedy jest oddane na rzecz bardzo ważnych intencji. Swoim odejściem i swoją pokorą, także w szpitalu onkologicznym we Włoszech, w północnych Włoszech, pokazał, że najbardziej zjednoczył się z tym charyzmatem i wszyscy jesteśmy bardzo zszokowani, ale też i ufni w to, że jak ufał sam Bożemu miłosierdziu i był wierny Matce Bożej, zarówno przyzywanej i z Lourdes, i z Fatimy, że dzisiaj tam jest zjednoczony i że jest duchowo szczęśliwy. Niech to wszystko, co jakoś doświadczaliśmy przez dobro księdza Janusza Malskiego, będzie i w naszej duchowej pamięci, ale też i w każdym akcie wewnętrznej modlitwy, który za niego będziemy ofiarowywać. Ksiądz Janusz Malski bardzo prosił, taka była jego wola, żeby został pochowany w miejscowości Monte Chiari w północnych Włoszech, właściwie w rejonie Brescia. To dlatego, że tam przyjmował święcenia kapłańskie i był bardzo emocjonalnie związany z tym domem. Wielu chciałoby, żeby może został pochowany tu w Głogowie przy swoich rodzicach, ale takie było jego życzenie i tak zostanie to spełnione. W czwartek o godzinie 15 rozpocznie się msza święta żałobna właśnie w tej miejscowości, ale także i tu w Głogowie chcemy uczcić jego pamięć duchowo. I w niedzielę ksiądz biskup Tadeusz Lityński o godzinie 15, w godzinę miłosierdzia, rozpocznie mszę świętą razem z kapłanami, którzy będą chcieli się do tej modlitwy włączyć, ale też i wiernymi, którzy przybędą nie tylko z Głogowa, ale też myślę z innych rejonów. Oczywiście zachowując cały dystans społeczny, ale przede wszystkim jakieś spełnienie pragnienia serca modlitwy za drogiego nam księdza Janusza Malskiego.